Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam na informacje. W Sejmie odbyło się spotkanie przewodniczących parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Przywódcy podpisali wspólną deklarację dotyczącą pogłębiania współpracy parlamentarnej w odpowiedzi na zagrożenia geopolityczne oraz zapowiedzieli dalsze wspieranie Ukrainy. Wojna, jaka rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku agresją rosyjską na Ukrainę, zmieniła nie tylko sytuację geopolityczną w Europie i na świecie, ale przede wszystkim zmieniła rolę Polski, państw bałtyckich i szerzej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z państw, które do tej pory w dużej mierze były marginalizowane, nie liczono się specjalnie z naszym głosem wtedy, kiedy ostrzegaliśmy, że Rosja jest potężnym zagrożeniem. Dzisiaj jesteśmy krajami, których się słucha. Krajami, które mają wpływ na to, co się dzieje w polityce. Jesteśmy krajami frontowymi. Znakomicie rozumiemy, czym jest zagrożenie płynące z Rosji i ściśle ze sobą współpracujemy w różnych formatach. Jesteśmy przekonani, że w pojedynkę niewiele moglibyśmy zrobić, ale wspólnie możemy zrobić bardzo wiele. To, co jest ważne również, to to, że zdecydowaliśmy, że na nasze spotkania będziemy zapraszać za każdym razem Ukrainę, ale także inne państwa, jeżeli będziemy uważali, że ich obecność na tym spotkaniu jest potrzebna. Premier Mateusz Morawiecki udał się z wizytą do Berlina, gdzie bierze udział w uroczystościach jubileuszu 50-lecia pracy Wolfganga Schäuble. Szef polskiego rządu spotka się także z niemieckimi politykami, z którymi będzie rozmawiał m.in. na temat dostaw czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Wzywa do tego również prezydent Biden, a więc mam nadzieję, że nasi partnerzy niemieccy poczują się ośmieleni i będą w stanie przeznaczyć wreszcie dużą część, znaczną część potrzebnego sprzętu ciężkiego w postaci czołgów Leopard na Ukrainę. My jesteśmy gotowi do tego. Pan prezydent Andrzej Duda zadeklarował to po swoim ostatnim spotkaniu z prezydentem Wołodymirem Zełenskim we Lwowie. To bardzo ważne, gdyż czasami może zapominamy, bo ta wojna już trwa prawie rok, że tam toczy się bój także o nasze bezpieczeństwo, o stabilność, o pokój. I dlatego tak ważne jest, aby przestać kunktatorsko postępować, a zająć się po prostu wsparciem w postaci realnej, tak jak robi to Polska, tak jak robią to Stany Zjednoczone, tak jak robi to Wielka Brytania. O tym będę na pewno dzisiaj rozmawiał. Zgodnie z dokumentacją musimy mieć zgodę Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ te czołgi są produkcji niemieckiej. Ale odpowiem na to pytanie w taki sposób. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, aby ta zgoda w szybki sposób nie została udzielona. Mija rok od wprowadzenia programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie od 12 do 35 miesiąca życia. Jego wartość wynosi maksymalnie 12 tysięcy złotych. Rodzice mogą przeznaczyć te środki na rozwój swoich pociech. W tym programie mamy już 610 tysięcy beneficjentów, 610 tysięcy dzieci skorzystało z tego programu, a wypłaciliśmy z tego programu 3,5 miliarda złotych. To jest kolejny filar działań polskiego rządu w zakresie wsparcia rodzin. Przypomnijmy, że właśnie on jest uzupełnieniem tych dotychczasowych działań polityki prorodzinnej, ale jednocześnie wspiera te osoby, które w tym najważniejszym czasie potrzebują dodatkowego wsparcia. Oprócz tego kontynuujemy nasze działania związane z dopłatami do żłobków oraz z budową infrastruktury żłobkowej. Też na jednej z poprzednich konferencji pokazywałem Państwu, jak wygląda przyrost liczby miejsc w żłobkach. Jest on naprawdę imponujący na przestrzeni ostatnich lat, a tak jak wspominałem niedawno, również właśnie program Maluch Plus będzie kontynuowany, rozszerzany i dzięki temu powstaną kolejne dziesiątki miejsc w żłobkach. Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht podała się do dymisji, poinformowała agencja DPA. Przecieki na temat jej rezygnacji pojawiły się już w piątek, jednak do tej pory nikt z gabinetu Olafa Scholza nie skomentował tej decyzji.
Christine Lambrecht stanęła na czele Ministerstwa Obrony Niemiec w grudniu 2021 roku. Wcześniej pełniła funkcję m.in. ministra sprawiedliwości i ochrony konsumentów oraz ministra do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży. Media niemal od samego początku krytykowały jej poczynania w roli ministra obrony. Do największych wpadek zaliczono m.in. odwołanie przez nią tradycyjnego bożonarodzeniowego wyjazdu na jedną z zagranicznych misji Bundeswehry, co do tej pory było traktowane jako obowiązek każdego z kolejnych ministrów obrony. Zamiast tego Lambrecht udała się na świąteczny urlop. Konsternację wywołał jej wywiad dla Bild am Sonntag, w którym przyznała, iż nie zna stopni wojskowych. Nieco ponad pół roku później potwierdziła swoje słowa w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Z dużą krytyką spotkała się jej decyzja sprzed roku o wysłaniu 5000 hełmów na Ukrainę z zasobów Bundeswehr w obliczu ogromnych potrzeb ukraińskiego wojska. Niemieckie media spekulują, że jej następczynią może być Iwa Hügel, która pełni obecnie funkcję pełnomocnika Bundestagu do spraw sił zbrojnych. Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim zatacza coraz szersze kręgi. 60 milionów dolarów. Tyle wynosi wartość łapówek, jakie przyjęła grupa kilkudziesięciu europosłów. Co ciekawe, w większości głosowali oni przeciwko Polsce. Europoseł Dominik Tarczyński zapowiedział złożenie wniosku o powtórzenie wszystkich głosowań i rezolucji, które w ostatnich latach były skierowane przeciwko naszemu państwu. 60 tych europosłów podejrzanych są głównie z frakcji socjalistycznej. Przypominam, że wszystkie rezolucje, które były głosowane w Parlamencie Europejskim, były głównie autorstwa europosłów frakcji socjalistycznej. Dziś w innym świetle widzimy też sytuację, gdy polskie KPO zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską. O tym mówiła pani von der Leyen. W maju ubiegłego i nagle roku. Miesiąc później rezolucja przeciwko Polsce i jednocześnie rezolucja, która mówiła o tym, że w przypadku, gdy Polsce zostaną wypłacone pieniądze, to pani von der Leyen zostanie odwołana. Rezolucja autorstwa socjalistów i demokratów. Przypadek? Nie ma przypadków. Tutaj są tylko znaki, a uważam, że to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej, dlatego tutaj oczywiście podzielam zdanie naszych europosłów, w tym Dominika Tarczyńskiego, że wszystkie rezolucje, które były głosowane w ostatnich latach przeciwko Polsce, powinny być ponownie przegłosowane w Parlamencie Europejskim, a jednocześnie zbadany udział osób, które je tworzyły, i część z tych osób w tej chwili siedzi albo jest w kręgu podejrzanych. Jutro chyba jest posiedzenie Parlamentu Europejskiego, czy dzisiaj, gdzie są kolejne immunitety uchylane kolejnym europarlamentarzystom. Do 35 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Dniepr w środkowej Ukrainie. Pod gruzami budynków wciąż mogą znajdować się ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił obojętność Rosjan wobec aktów terroru reżimu Władimira Putina. Pozostaje nieznany los ponad 30 osób, które mogły się znajdować w budynku w momencie uderzenia rakiety terrorystów. Spod gruzów uratowano kilkadziesiąt osób, w tym 6 dzieci. Walczymy o każdą osobę. Akcja ratunkowa będzie prowadzona tak długo, jak długo będzie istniała choćby najmniejsza szansa na uratowanie czyjegoś życia. Przez cały dzień otrzymywałem raporty z miasta Dniepr. Trwa tam usuwanie gruzów. Zaangażowane są wszystkie niezbędne służby. Dziękuję wszystkim, którzy prowadzą akcję ratunkową. Dziękuję służbom miejskim, lekarzom, wolontariuszom, zwykłym mieszkańcom, którzy pomagają. Obecnie na liście zabitych znajduje się 30 osób, w tym jedno dziecko, dziewczynka. Miała 15 lat. Są doniesienia, że dwoje dzieci straciło rodziców. Moje kondolencje dla tych, którzy stracili swoich bliskich. Chciałbym zwrócić się do wszystkich Rosjan, którzy nie powiedzieli choćby kilku słów potępiających ten terror. Nawet teraz, mimo że doskonale wiedzą, co się wydarzyło. Wasze tchórzliwe milczenie, wasza próba przeczekania tego skończy się tylko tym, że kiedyś przyjdą po was ci sami terroryści. Zło jest niezwykle wyczulone na tchórzostwo. Zło zawsze pamięta tych, którzy się go bali lub próbowali się z nim targować. Kiedy spróbują cię dopaść, nie będzie nikogo, kto mógłby cię ochronić. Nikomu. A będzie was zasięgać. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.